Witam serdecznie. Dzisiaj z takim dużym obrazkiem mnie w rogu, przynajmniej na razie, ponieważ moja karta graficzna naprawdę lubi być trzepana przez diabła. Nie wiem czemu, nie wiem co się zmieniło i co się dzieje, ale okej. Mam nadzieję, że nadal się nagrywa. To zobaczymy później. Dlaczego tak? No otóż dlatego, że nie chciało mi się... Właściwie nie, no właściwie tak, no nie chciało mi się, prawdę mówiąc, tworzyć osobnego wideo z zapowiedziami czytelniczymi. Dlatego tutaj na początku filmu z Diablo sobie powiem słów kilka na temat tego, co będzie się działo w książkach czytanych, a potem już zwykły, tradycyjny łomot. No dobra, więc nastąpi krótka przerwa, a właściwie nawet bardzo krótka przerwa, ale przez weekend nie pojawi się nic nowego, dlatego że wyjeżdżam na Pyrkon. Tam będę bawił się fantastyką doskonale. Moja rodzina stamtąd pochodzi. Natomiast to spadło masy. Natomiast po powrocie na długi majowy weekend również wyjeżdżam, więc wtedy również niewiele się ukaże. Także na więcej no, trzeba poczekać trochę do pomajówki. Także cóż. To właściwie wszystko. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś szczególne chęci do tego, żeby w moim wykonaniu usłyszeć jakieś powieści, i to niekoniecznie Strugackich, aczkolwiek wolałbym raczej takie starsze rzeczy, z kilku powodów. No, po pierwsze dlatego, że nowe rzeczy są czytane namiętnie i tego jest wszędzie dużo. Natomiast stare, no chciałoby się, żeby nie zostały zapomniane, więc pozwalam sobie je przywracać współczesności poprzez ich przeczytanie. Nie wiem, sądzę, że może to nawet tego i owego nakłonić do przeczytania ich w postaci papierowej czy e-bookowej. No a po drugie, no też nie chciałbym, żeby spadły na mnie gromy posiadaczy praw autorskich, którzy świeżo coś tam wydali, więc raczej staram się te świeżo wydane, szczególnie te świeżo wydane w postaci audiobooków, no tych to już w ogóle, nie? No cóż, ja robię to dla pro publico bono, że tak powiem, w związku z tym nie pobieram żadnych pieniędzy od nikogo, ani od YouTube'a, ani w ogóle, więc to też troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli ktoś chce na tym zarabiać, no to musi troszeczkę włożyć pieniędzy. No i w takiej sytuacji, kiedy już włożył pieniądze i nagle pojawia się ktoś, kto coś tam czyta za darmo, powiedzmy, może to budzić pewne opory. Nawet nie wnikałem, jak to się ma, jeśli chodzi o prawo autorskie. Póki co nikt się nie upomniał, że cokolwiek naruszyłem, więc mam nadzieję, że nie naruszę. Dobrze, to tyle tytułem wstępu do Diablo i na zakończenie tych zapowiedzi wydawniczych, a właściwie niewydawniczych. Dobra, może... Jesteś gotowa? No, jestem gotowa, bo dla niewiedzących mam postać żeńską. Co bym chciał? No mam fajnego kotka, więc jakaś jednoręczna broń super, hiper fajna. Ta nie jest zła, ale nie ma żadnych specjalnych możliwości. No, spróbujmy. Słabizna, dobra. Poszły się paść 75 krwawych odłamków. Jeszcze raz. A może... Spróbujmy coś, może wypadnie jakiś zestaw, chociaż początek, no. Proszę was, co mam najsłabszego? Chyba spodenki mam takie już przeterminowane nieco. Ale gratka. No nie powiedziałbym, kochana, nie powiedziałbym. Dobra. Z tymi, którzy chcieli usłyszeć tylko coś o książkach czytanych, już się żegnam, to będzie wszystko. Natomiast ci, którzy chcą zobaczyć, co z hardkorową
szamanką dalej, to zapraszam do oglądania w dalszym ciągu, aczkolwiek już beze mnie świecącego tu po ekranie. Także pojawi się za chwilkę. Do zobaczenia, do usłyszenia głównie dla tych, którzy tylko słuchają książek, a z pozostałymi za momencik się pojawiam. Tak, witam ponownie. No co dzisiaj? Dzisiaj spróbuję sobie hardkorowo poszczelinować. Mam już jedną... jeden klucz. Choć jeden to może być mało. Zobaczmy też, co... O, udręka druga. No nie wiem, nie wiem. Czy tak na początek... no dobra. Może zacznijmy od eksperta i wtedy, no może jakieś tam rekordy, albo co, udręka 1, tu gram udręce 1. Nie mam wielkich problemów, aczkolwiek no nie będę ryzykował. Dobra, mistrz, mistrz. Okej. Masz sobie siłę, by przetrwać te próby. Tak. Tu zupełnie... Zupełnie inny wymiar grania. Kiedy można zginąć i umrzeć na zawsze. Znaczy nie ja, ale postać. To jednak sporo zmienia w podejściu. A trochę za łatwo chyba jest. Także podejrzewam, że nic szczególnego nie dostanę na koniec. No. Wyprawiliśmy na tamten świat potężnego wroga. No nie, nie. Trochę za długo to trwało. Tak, zostali zamienieni w kurczaki, a potem zostali zamienieni w kurczaki jeszcze bardziej. Wiem, że oczywiście już wszystkie te rzeczy tu robiłem, ale nie jako postać hardkorowa. No dobra, dawaj. Hej, a gdzie są te... O, pioruny mam, to trzeba się sprężać. Duchy mi pomagają. No, na razie pomagają mi pioruny. No i po piorunach. Tak było fajnie. Mam taki ciekawy hełm, który działa w ten sposób, że jak nie odnoszę obrażeń, to jestem odporny na odporny na obrażenia. Otóż kiedy poniosę obrażenia, natychmiast przestaje być na nie odporny. No jaki to jest sens, bo nie bardzo rozumiem, a może czegoś nie wiem. No dobra, mam go na razie na głowie, dlatego że poza bezsensowną właściwością jest całkiem fajny. Przekleło cię zło. Tutaj mam tą ikonkę, to się nazywa Upadek Dumy. No i działa tak właśnie, jakem wspomniał, że póki nic mi nie jest, to podnosi moją odporność, a jak już jestem ranny, to wtedy nie podnosi mojej odporności. To ciekaw jestem, po co on mi w ogóle jest. Kiedy mnie nikt nie atakuje i nie jestem ranny, to wtedy po co mi odporność? A, no tak.
To głęboka szczelina, więc tutaj błądzenie jest rzeczą ludzką, aczkolwiek nierozsądną, ponieważ może skończyć się czas. I co wtedy? I wtedy nie dostajemy żadnej premii. A chcielibyśmy dostać. Co prawda, nie mam żadnej biżuterii, do której mógłbym klejnoty popychać. O, dobrze. Nie zabłądziłem. No, tutaj raczej trudno zabłądzić, bo to bardzo króciutki poziom jest. Właściwie można iść tylko do przodu i do tyłu. A więc... Może nie wspomnę, że będę mógł nosić więcej krwawych odłamków. Jak będę miał rekordy, ale... Nie będę miał wielu rekordów, jak będę odpuszczał kolejne poziomy. Więc... Chyba może nawet... A z drugiej strony... No również bardzo bym nie chciał tu zginąć, więc robię wszystko ostrożnie. Na poziomie udręka. Póki co, mówiąc szczerze, Maltaela sobie odpuszczam. Zabłądziłem, poszedłem nie tamde co trzeba, ale już nie mam daleko. A czasu jest. Ho, 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 ho. Tarcza! To wtedy należy biec naprzód, nie oglądać się na nikogo, bo jestem nieśmiertelny i nikt mi nic nie zrobi. Przydałby się jakiś boss groźny. No, nie wyglądają groźnie, ale jak zginą, to dadzą mi, o właśnie, te fioletowe i proszę bardzo, strażnik szczeliny, ping, ping, dusiol, właściwie chyba dusiol, no hello. Ojej, tarcza. Łe, i zmora potężnych. Łe. No dobra. Ale to już wiemy. Jestem tu, by pomóc. No to pomóż. Aha, mam takiego, ale to nie, to tylko pieniądze. Ten dostałem w skarbcu. No dobra, niech będzie ten. Nie mam w czym go umieścić. Ale jak to? No tak, przy takim poziomie to bardzo możliwe. No trudno. No, wracamy. Muszę wrócić. No tak się dzieje, jak się chodzi po szczelinach. No tak żałośnie niskim poziomie, ale jest to słaba postać, słabieńka. No co zrobić? Gdzie jesteś, Orek? Dobra walka. Zamykaj, dawaj mi tu rekord. Duchy patrzą na mnie łaskawie. No, właśnie. I 570. Proszę bardzo. Zatwierdź, bo potem ich mam pełną książka. Korona jest wręcz oczywista. P
Prawdę mówiąc, wolę jednak doświadczenie. No dobra, a reszta do sprzedania, nie, do przemiału, do przemiału. Bo zapomniane dusze są mi też potrzebne, bo może coś sobie tu wytworzę w międzyczasie tak zwanym. Można było wymienić na nieskazitelny, ale dobra. Dobra, nie przeciągając, potrzebujemy kolejny klucz, bo miałem tylko jeden. A dobra, jeszcze zrobimy sobie to i nazwiemy sobie to odcineczkiem i zakończymy. Mam nadzieję, że przeżyję. Wykorzystaj swą moc. Że przeżyję, no tak, pewnie. Nie no, przetrwam, szczególnie, że tutaj nigdzie się znowu nie spieszę. Bo... to zwykła szczelina. O, tarcza, tu mogę nawet. Choć tarcza zdaje się, że nie broni przed urazami zadawanymi przez środowisko. Przekleło cię zło. Zaraz będzie okazja to sprawdzić. Wtepnę sobie. A może nie będzie okazji. Dobra, wejdę w to. Nie, no, broni również przed skażeniem środowiska w tym wypadku. Może tylko mi się tak wydawało. Pora umierać. No właściwie tak. Sługa, więc musi gdzieś być boss. A! W sumie to sami mnie uratowali przed swoimi laserkami. Że tak powiem, oświetleniem dyskotekowym, które mi nie służy, bo nie jestem na nie odporny póki co. No, gincie. Gincie! A, tu jesteś. Proszę. I proszę. Niestety na tak niskich poziomach bardzo rzadko wypadają fajne rzeczy, więc muszę niestety jakoś przetrwać do momentu, kiedy będę mógł atakować wyższe poziomy trudności. Wtedy może pojawią się fajniejsze rzeczy. Północny rubieżek Pakistanu przemierzają w ataku dzikich psów. Fajniejsze rzeczy i wtedy będą możliwości. Polują na wszystko, co tylko stanie im na drodze. Powiadają, że żarłoczność ich stad jest tak wielka, że to ofiara nie pozostają nawet odliczone w mięsach kości. Nie no, czemu miałby ktoś kości zostawiać? Z kości można machnąć całkiem fajną rzutkę. O! Co mu zrobiłeś? Ludzok piorny, czyli tak zwany wściekły kurczak. W
błyszcząca hojność, co by to nie było. No, złotko. No, ha, ha, ha. Sami mnie wyrzuciliście z rejonów zamrażania. Ała. Przepełnia mnie błogosławieństwo. Tak. No. To już było nieładnie. Proszę oddać swoje czachy i... O, następnie proszę. No! Kurczaki! A ja w międzyczasie sobie... Ej! Takiego wybuchu można zginąć. Poważnie. Na poważnie można zginąć. Słyszałem plim, więc upadł jakiś kamień. O, proszę, i bossowie, pozwolicie, że się odsunę nieco, bo za dużo złego na jednego. No, strażniku szczeliny, wyłaś. No i nic nie dostałem fajnego, no ale... No chociaż... Udręka to już tam nie kich dmuchał, no. No ale okej, dobra, trudno, no. Trudno, co pocznę. No nic, wracamy. Wracam do miasta. Kończę sobie tutaj odcinek w tym miejscu. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych. No i nic. Podobnie jak w przypadku książek czytanych, tak samo filmiki z gier również będą miały krótką przerwę. Wiem, że aż tylu nie czeka na nie. W zasadzie chyba mógłbym śmiało powiedzieć, że niewielu na nie czeka, no ale... Ale gdyby ktoś jednak mimo wszystko czekał, to w najbliższych dniach będzie ich mniej. Jeszcze dzisiaj coś tam chyba wrzucę. Z którejś gry, nie wiem, z której. Tak. Dlaczego wciąż spoglądasz na Kadale? Upewniam się tylko, czy nie planuję niczego podejrzanego. Brakowało mi tego, dawno tego nie mówił. No dobra. To wszystko. Do zobaczenia.